Niech Pan oddarzy Was spokojem, święto, świętego Jakuba, apostoła. Zanim przejdziemy do patrona dnia dzisiejszego, spójrzmy na to słowo, a może jeszcze bardziej na mamę naszego dzisiejszego patrona, bo ona również w tej liturgii słowa w sposób szczególny w Ewangelii występuje. I spróbujmy spojrzeć na nią z pewną życzliwością, czego nie mają pozostali apostołowie. Bo jak mówi nam dzisiaj słowo, matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon o coś go prosiła. On ją zapytał czego pragniesz? I wtedy rzekła mu, powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. No, moglibyśmy powiedzieć, no, że mama przychodzi coś synkom załatwić, i czasami takich sytuacji nie lubimy. Oczywiście to jest domena mam, żeby się wstawić, żeby załatwić, żeby zrobić, bo mama zawsze będzie mamą i zawsze będzie się troszczyć, no, ale tutaj oczywiście mamy już dorosłych synów. Pozostali apostołowie, kiedy to usłyszeli, są oburzeni. Ale pamiętajmy, że matka synów Zebedeusza, czyli Salome, nie jest nieznaną osobą, nie jest kimś, kto tak tylko po prostu wziął tych swoich synków za rękę, wepchnął się przez tłum, jeszcze tam nakrzyczał na innych, żeby się rozstąpili, bo ona tutaj idzie, i tak właśnie nieznana nikomu, a przede wszystkim nieznana Chrystusowi, przychodzi do Niego i tak trochę nie wiadomo dlaczego od razu składa taką propozycję. Ona jest jedną z kobiet, które towarzyszą Chrystusowi często właśnie kiedy wędruje po Galilei. Ona jest tą, która później będzie pod krzyżem i ona jest tą, która na cmentarzu spotka aniołów i oni powiedzą kobietom i powiedzą jej o zmartwychwstaniu, że grób jest pusty i że Chrystus z martwych stał. No więc widzimy, że to jest ważna postać, ważna postać, kiedy patrzymy na Ewangelię, znana doskonale Chrystusowi. No i może właśnie ta jej osobowość, te jej cechy pozytywnie potem wpływają na synów, no bo widzimy ich w sposób szczególny. Oni dzisiaj mówią, że możemy pić ten kielich, czyli podjąć ten los, podjąć tą historię, która również jest historią, Chrystusa. Robią to trochę na wyrost, ale potem to staje się faktem i staje się prawdą. Jakub staje się pierwszym męczennikiem, pierwszy oddaje życie za Chrystusa. Jan jest tym, który żyje najdłużej, żeby w ten sposób też dać świadectwo, mimo że wszyscy już poumierali. Z jednej strony został sam z tego grona apostolskiego, no to on doskonale wie, że sam nie jest, ale tutaj Pan dał mu taką misję, umacniając go, żeby on umacniał uczniów, chociażby przez te pisma, czyli mamy listy, mamy Ewangelię i mamy Apokalipsę, która jest tym pismem, która, które ma. Uczniów umacniać w bardzo trudnych czasach prześladowania. Więc kiedy popatrzymy na tych synów, a teraz popatrzymy na matkę, to widzimy, że może tą determinację, a może właśnie tą relację z Chrystusem, oni mają patrząc na swoją matkę również. Niektórzy żartobliwie mówią zawsze, że jaka matka, taka natka, więc faktycznie może tutaj oni są tymi, którzy by wychowując się w takim domu, z takim klimatem i z taką mamą, potrafili potem zostawić wszystko i pójść za Chrystusem, a potem zostawić jeszcze więcej nie tylko te łodzie i swój zawód, i byśmy mieli pewną karierę, ale potem zostawić swoją wolę i może nawet swoje życie, poświęcając je w taki właśnie sposób. Czy szybko oddając życie za Chrystusa, czy długo żyjąc tutaj, ale oczywiście żyjąc dla Chrystusa. I w życiu, i w śmierci, Należymy do Pana, jak mówi święty Paweł, i oni to pokazują. I jeden i drugi, i patron dnia dzisiejszego, Jakub i jego brat Jan. Więc nie oburzajmy się dzisiaj, może na tą mamę, ale popatrzmy na to, że ona jest przy Chrystusie i dzisiaj przychodzi i niejako trochę podprowadza tych synów pod tą relację z Chrystusem, pod to królestwo niebieskie, pod to niebo. Ale zobaczcie, że Chrystus zwraca się do nich, słucha tej prośby mamy, zapewne szanuje ale w pewnym momencie mówi do nich nie wiecie o co prosicie czy możecie pić kielich które ja mam pić i oni już teraz sami decydują już nie mama odpowiada za nich że oni mogą bo jej synkowie są najlepsi i wszystko mogą tylko oni odpowiadają ale gdzieś w tle ta mama jej wiara jej determinacja i właśnie to Myślę sobie, że dzisiaj jest kluczowe do zauważenia. A kiedy popatrzymy na to, że to ona właśnie też była pod krzyżem, no to widzimy teraz jej i wiarę, i tą wytrwałość. I choć, jak mówi dzisiaj święty Paweł w liście do Koryntian, przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, no właśnie, czyli widzimy naszą kruchość zewnętrzną, to jednak widzimy ten skarb, który jest mocny. No, i dzisiaj, dzisiejszy patron, i zarówno jego brat, jak i mama śmiało mogą się pod tym podpisać, że z Boga jest ta owa przeogromna moc. I wszyscy dzisiaj ta cała trójka, Jan, Jakub i ich mama, oni są tymi, którzy nie rozpaczają, którzy znoszą niedostatek, prześladowanie, którzy są obalani na ziemię, noszą w sobie nieustannie konanie Chrystusa. Wszystkiego tego doświadczyli. Ale właśnie ta moc była z Boga. Kruche było ciało, które ostatecznie podlegało śmierci, ale ten skarb był mocny i ten skarb doprowadził ich do zmartwychwstania, nie tylko do śmierci, ale do zmartwychwstania. Niech patron dnia dzisiejszego, i zarówno jego brat, jak i mama staną się dzisiaj dla nas inspiracją do coraz mocniejszej relacji z Chrystusem i odkrywania tego skarbu, który w sobie nosimy. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.